programie Pytanie na Święta. Trzech uczestników naszego programu. Julka, Krystian i Ola. Ty będą musieli się zmagać nie tylko z konkurencjami tymi do myślenia, a też i tymi swoimi talentami do gotowania. Dzisiejszą nagrodą są chipsy za 80 groszy. Nasi uczestnicy będą odpowiadać na różne pytania w wywiadach. Każdy będzie miał swoją kolej i swoje pytania. Wisielec świąteczny to jest pierwsza konkurencja. Pod Dominiki zaczniemy. Możesz albo całe hasło, albo literki. A? Nie. Krystian. Co to jest? Albo całe hasło, albo literka. C? Albo całe hasło. B. Już jest B. No już jest. O. I Krystian. A nie, jeszcze Dominika. Bo zgadła. Ży. Dobrze, Boże. Krystian. Julka. A. Już jest. Już jest. O. Krystian. X. Tylko jesteś fajny. Co to jest? C już jest. I. Dalej. Z. Dobra, nie patrzę tu. Litera. I. Ha. 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 Choinka. Brawo. Chcinka. Choinka. Czyli tak. Z tej rundy Julka 2 punkty, Dominika 4, Krystian 0. Skończyła Dominika, więc Krystian zaczyna. Dobra, i. Lubię i. Dobrze. Krystian. My? Już jest. Julka. A. Narodzenie? Nie. I Dominika. Ży. Nie. Dy. Dy? Marcinka. Nie. Julka. Donia. Dy. A. Wy. Było dy. Przed chwilą. O, dobrze. Le. Holi. K. Makowiec. Tak. Krystian dostaje 2 punkty. K dostaje 1. A ja 3. Kleska dostaje 5. Teraz Krystian. Z tego powodu, że na moim kolcie było 500 fanów. A. Dobrze, dalej. Maria. Nie. 3 osoby. Julka. Sy. Nie. I. Dobrze. Mikołaj. Tak. Jakie fajne. Dominika 6 punktów, Krystian 1. Ty. Julka. Dobrze. Julka. Dobrze. Dalej. A. Dobrze. Ty. Na pewno nie ma. Narodzenie. O Jezu. 2, 3, 4, 5, 8. I. Serio? O. Jest. Le. Dominika. No co? Le. Że. Nie. Ny! Ny. Dobrze, Julka. Kanot? Nie, Dominika. K? Dobrze. Ry? Nie. Jest. My. My? My. Nie. Matko. Tak, nie. S nie. Julka. U. Julka. U. No u. Nie, Donia. Julka. Z. A to już przegraliście. Z! Podsumowując pierwszą rundę, Krystian ma 6. Co ja? Dominika ma Julka ma 10. A Dominika teraz po tej konkurencji nasi piernikarzecy mają zadanie zrobić lukier według własnego pomysłu z mini pomocą naszego kucharza, który się nie ujawnia. Jak widzicie, na razie idzie tak, a my w trakcie robienia lukru i robienia pierników będziemy prosili naszych zawodników do wywiadu świątecznego. Ja mam zalejący, a ja mam Dominikę. Ja też mam zalejący osoby do wywiadu. Pierwszą, najlepszą. To będzie dobre? Takie grunki? Ja mam takie grunki. No bo to musisz wymieszać. Po zrobieniu białego lukru i sposób jego wykonania, Krystian ma punktów 13, Julka 17, Dominika 37. Widać. O, Krystian. Dominika robi. Julka barwnik kolorowy, czerwony.
do mimiki, bardziej z daleka widać ładnie zielony, już go widać dobrze. Za wykonanie czerwonego barwnika Dominika uzyskała 8 punktów, Krystian uzyskał punktów 7 za czerwony 3, ale za to, że go odnowiła, dostaje 7. Teraz rozdam każdemu osobowi po 10 pierników, on musi je ozdobić. Teraz wylosuję pierwszą osobę do wywiadu, odpowiada na od 5 do 7 pytań świątecznych. Tą osobą pierwszą będzie Julka. Karteczka na dowód. Właśnie mamy wywiad z Julką. Ja ją chcę zadam 5 pytań. Czy lubisz makowiec? Nie. A czemu nie lubisz? Bo tam jest mak. Tak, Julka, czy gdy nadchodzą święta, to szukasz prezentów w domu, czy czekasz cierpliwie, jak one trafią w twoje ręce? Czekam. Czy jedziesz gdzieś na święta, do rodziny? Nie. Czy ozdobiłaś swój pokój na święta? Nie jeszcze. Jeszcze nie, ale zamierzasz. Dobrze, dziękuję. Z lukrów kolorowych, po lukrach tych kolorowych wynika, że Krystian ma ostatnie miejsce i ma 36 punktów. Miejsce drugie na razie ma Julka i ma punktów 41. A pani zrobiłam takie. I pierwsze miejsce ma na razie Dominika, 58 punktów. A kolejna osoba na wywiad i jest to Dominika. Czy kupujesz coś swoim bliskim na święta? Czy kupujesz coś swoim bliskim na święta? Tak, mamie, tacie, bratu. I rodzeństwo tak złodziejone. Czy masz urodziny w grudniu? W takim, wiesz, świątecznym klimacie, tak mniej więcej. Nie. Od 18 do 26 nie masz. Czy ubrałaś już choinkę w domu? Albo w pokoju swoim? Nie, tak, w swoim pokoju mam. Dominika, mam jeszcze do ciebie pytanie, czy piszesz listy do świętego Mikołaja? Tak. Czy lubisz pierniki? Kocham pierniczki! Julka dostała z wywiadu punktów 7, Dominika dostała 8 i teraz losujemy przedostatnią osobę do wywiadu. I tą osobą jest Krystian. Witaj, Krystian. Witam cię. Dobrze, Krystian, takie 5 pytań do ciebie na temat świąt. Co robisz w święta? Ja robię święta, rzucam się śniegiem jak jest, stroję, znaczy... Lubię klimat świąteczny i lubię ozdabiać pokój świątecznymi miejscami i w ogóle. Dobrze. Czego nie lubisz w czasie świąt? Że święta mijają i znowu rok trzeba cały czekać. Bardzo dobrze. A czy pomagasz rodzicom w święta? Czasami. Jak myślisz, co dostaniesz na święta od rodziców za twoją całoroczną pracę? Pokój już mam, kubkę, poduszkę, głośnik i coś tam jeszcze. To ostatnie. Lubisz święta? Uwielbiam. Krystian po wywiadzie uzyskał 8 punktów. I ostatni wywiad z panią Madzią. Niech nam pani opisze, jak pani spędza święta. Na Wigilię idę do swoich rodziców, a wcześniej jeszcze pomagam mojej mamie tą Wigilię przygotowywać. No i po prostu jesteśmy razem na Wigilii i któryś dzień świąt również jestem u swoich rodziców. A jeden dzień odpoczynku. Dobrze. A gdzie by pani chciała pojechać na święta? Bardzo by mi pasowało, gdybym była w takiej górskiej chatce, gdzieś tam w lesie, jakiejś takiej dziczy, to by mi się podobało. Co pani pakuje prezenty dla swoich bliskich? A nie, no to standardowo, albo w papier taki kolorowy, albo w takie torebeczki. Czy słucha pani świątecznych piosenek w okresie nie przedświątecznym, tylko taki jesiennym? Nie. Święta? Święta, tak, jak najbardziej. I ostatnie pytanie do pani. Czy je pani czekoladki z kalendarza adwentowego regularnie, czy pani w ogóle nie spożywa takich? Niestety nie jem w ogóle tych czekoladek, bo w ogóle nie lubię czekolady. A zatem nie. Dobrze. Dziękujemy. Zobaczcie, ile pan zostało. Dominika zrobiła raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Krystian raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Robi szóstego. A Julka robi dziesiątego. Po właśnie wywiadach Krystian dostał 7 punktów i ma ich 42. Julka dostała 7 punktów i ma ich 48. I Dominika dostała 8 punktów i ma ich 66. Teraz uczestnicy wyrobią pierniki, mogą przy okazji zdobyć sobie więcej punktów, robiąc waszą krzyżówkę. Pytanie pierwsze. Roznosi prezenty. Mikołaj.
Dominika powiedziała. Robisz to w pokoju przed świętami. Dekoracja. Dekorujesz. O, podobnie. Dekorujesz. Ozdabiasz. Brawo. Tak, robisz to z prezentami. Chowasz. Robisz. Pakujesz. Krystian. Polinka. Julka. Im więcej osób przychodzi na Wigilię, prezentów możesz dostać. Więcej. Brawo, Krystian. Przypada 24 grudnia. Wigilia. Krystian. Może być na ciepło i na zimno. Pierniki. Śnieg. Ryba. Zupa. Pierogi. Sernik. Tak. Jest adwentowy. Kalendarz. Podobnie. Worek. Wianek. Podobnie. Wianiec. Wianiec. Wieniec. Wieniec. Tak, robię. Jest. A kurde. Krzyżówce. Dominika, 22 punkty. I punktów ma teraz 88. Krystian 19 punktów i po krzyżówce ma 61. Julka 7 punktów po krzyżówce i ma 55. Czyli teraz Julka jest ostatnia. Teraz ostateczna punktacja za pierniki. Za każdy piernik można stać 10 punktów. Pierników jest 10, czyli można stać 100 punktów. Krystian, piernik numer 1, 6 punktów. Piernik numer 2, 6 punktów. Nie, dobra, 7. Piernik numer 3, 8 punktów. Piernik numer 9, 8 punktów. Znaczy piernik numer 4, 8 punktów. Piernik numer 5, 8 punktów. 8 punktów. Piernik numer 7, 7 punktów. Piernik numer 8, 7 punktów. Piernik numer 9, 9 punktów. I piernik numer 10, 7 punktów. Teraz Julka. Piernik numer 1, 4 punkty. Piernik numer 2, 5 punktów. Piernik numer 3, 6 punktów. Piernik numer 7, 8 punktów. Piernik numer 4, 8. Piernik numer 5, 6 punktów. Piernik numer 7, 6 punktów. Piernik numer 7, 8 punktów. Piernik numer 8, 7 punktów. Piernik numer 9, 7 punktów. Piernik numer 10, 3 punkty. Piernik numer 1, 9 punktów. Piernik numer 2, 8 punktów. Piernik numer 3, 9 punktów. Piernik numer 4, 9 punktów. Piernik numer 5, 8 punktów. Piernik numer 6, 8 punktów. Piernik numer 7, 8 punktów. Piernik numer 8, 9 punktów. Piernik numer 9, 10 punktów. I piernik numer 10, 8 punktów. Tak, miejsce trzecie zajęła Julka z wynikiem 115 punktów. Yeah! Miejsce drugie zajął Krystian z wynikiem 133 punktów. I miejsce pierwsze Dominika z wynikiem 181 punktów. I nie dostaje ci punktu. Wszystkiego najlepszego nowego roku i wesołych świąt. Jesus Christ was born on Christmas Day.